Dobrze, proszę Państwa, ja najpierw nawiążę do tej kwestii dysproporcji płci przy tym stole. No jako, że w związku z tymi, powiedzmy, z rozwojem naszych narzędzi konceptualnych, które się odbywa, powiedzmy, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, coraz bardziej się zaprzyjaźniamy z ideą, że kwestia płci jest kwestią konwencji i wyboru. To jeśli koledzy nie mają nic przeciwko temu, to ja mogę... Popatrz, nie jest. Miałem nadzieję, że tego nie wola. Ja tutaj się, znaczy zgadzam z profesorem Szuchą, który powiedział, że właściwie prawdopodobnie nie będziemy mogli ocenić, znaczy ze względu na to, że dystans czasowy jest zbyt mały, nie będziemy mogli w jakiś sposób sensowny ocenić tendencji, czy nawet jakiegoś ogólnego charakteru, no umownie tak sobie nazywanej filozofii XXI wieku. Więc ja spróbuję zacząć od tej filozofii początku XX wieku i spróbować to jakoś skontrastować. Może to będzie łatwiejsze i może coś sensownego z tego wyjdzie. Otóż mi się wydaje, że znowu to pewnie banalna sprawa będzie, ale gdybyśmy mieli z naszej perspektywy patrzeć na filozofię początku XX wieku, albo nawet, no powiedzmy, do połowy XX wieku, to była to filozofia opętana obsesją metody. To, co ciekawe, to, co się uczymy na historii filozofii, kiedy mówimy o fenomenologii, wczesnej filozofii analitycznej, hermeneutyce, to są boje metodologiczne, tak? To filozofowie wyobrażali sobie, że istnieje jakaś metoda specyficznie filozoficzna, że głównym zadaniem filozofa jest sformułowanie tej metody i podążanie ściśle, jakby kultywowanie tej metody. Tak? To jest taka obsesja czystości, jakby, no używając może ryzykownych metafor, no żeby nasza filozofia nie była poczęta w grzechu, tylko żeby była poczęta w sposób niepokalany. Jeśli będzie poczęta w sposób niepokalany, to właściwie są duże szanse, że to się uda, a jeśli tam będzie jakaś nieczystość metodologiczna, to będziemy mieć do czynienia z pseudofilozofią czy pseudodziałalnością intelektualną. Tak? I to jest fenomenologia, to jest być może najbardziej jaskrawy przykład. Tak? Ta cała redukcja fenomenologiczna to jest coś, co się w sposób nawet bezpośredni z tą czystością kojarzy. Ale weźmy na przykład wczesnego Carnapa, taki postulat, żeby przestawić się z materialnego na formalny sposób mówienia. Tak? To, co nas wyzwoli, to jest właśnie ta prawda trybu formalnego, tak? Hermeneutyka to jest też opętana tą metodologią, nawet w sposób taki bardziej jeszcze zawikłany, bo ze względu na reakcję na fenomenologię. Tak? Fenomenologia się nie udała, w związku z tym teraz nie badajmy tej czystej świadomości, tylko badajmy wytwory tej czystej świadomości. Tak? I to na taki sposób freudowski, to znaczy potrzebujemy do tego interpretatora. I tak się to jakby działo. Ja mówię, że to jest co najmniej do połowy XX wieku, ale tak naprawdę to może i dłużej. Taki charakterystyczny przykład tego szaleństwa metodologicznego to jest moim zdaniem filozofia Quine'a. Tak? Jaka jest obsesja Quine'a? Behawioryzm. Tak? Behawioryzm, który w psychologii praktycznie jest martwy i bardzo szybko stał się martwy. W filozofii on został. Tak? Cały czas, od czasu jak Quine umarł, to coraz odważniej filozofowie wspominają, że to jest
że to jest mrzonka, tak? Że to nic, że nic ciekawego nie można skonstruować wychodząc od tych założeń metodologicznych, ale dopóki Quine żył, to nikt nie śmiał czegoś takiego powiedzieć, tak? I w związku z tym udawaliśmy, że nie potrafimy odróżnić królika od fazy królika ze względu na czystość metodologiczną, tak? Tak się baliśmy zbrukania jakąś tam, powiedzmy, analizą naszych stanów wewnętrznych, czy intuicji dotyczących znaczenia, że na takie rzeczy się godziliśmy. I teraz wydaje mi się, że w tej chwili klimat filozoficzny jest inny, że stosunkowo mało wśród takich realnych badaczy jest ludzi, którzy byliby tak opętani ideą tej czystości rasy, tak? Żeby nie mieszać filozofii na przykład z nauką, albo nie mieszać filozofii, nie wiem, z teologią. Pozwalamy sobie dzisiaj używać jakby wszystkich naszych najlepszych narzędzi, które mamy, tak? Używać wszystkich tych intuicji, co do których jesteśmy bardzo przekonani, tak? Oczywiście najczęściej, jak mamy odrobinę zdrowego rozsądku, to nie będziemy traktowali je jako rzeczy nienaruszalne, to znaczy będziemy dyskutować z innymi ludźmi na temat tych intuicji, ale nie mamy takiej tendencji takiego apriorycznego wykluczania pewnych typów dyskursu czy pewnych typów intuicji, dlatego że nam się nie zgadzają z naszymi założeniami właśnie takiej obyczajowości metodologicznej, tak? I jakby można hipoteza znowu nie taka jakaś specjalnie odkrywcza, czy być może bardzo trywialna, jest taka, że to się wzięło z tej gigantycznej pracy, która dokonała się w metodologii nauk, tak? Metodologowie nauk nam pokazali, że nawet jeśli chodzi o tę taką porządną naukę, tak? Gdzie wydaje się nam, że mamy pewne dość oczywiste sposoby postępowania i w każdym razie nieporównywalnie co do swojej porządności i nieproblematyczności, nieporównywalne w stosunku do metod filozoficznych. Okazało się, że jeśli się mamy zastanowić i stworzyć jakieś zasady demarkacji, czy ściśle sformułować, co to znaczy ta metoda nauk przyrodniczych, tak, nawet to okazuje się, że to nie jest wcale łatwe, to wszyscy wiedzą, no, najpierw sobie filozofowie wyobrażali, że możemy pewne twierdzenia zweryfikować, później twierdzili, że no, zweryfikować to wprawdzie nie, ale możemy sfalsyfikować o co, w oparciu o jakieś zdania bazowe, później okazało się, że zdania bazowe to też są takie średnio bazowe, tak? Co dla jednego jest bazowe, to dla innego nie i tak dalej. Także w ramach tej filozofii nauki nastąpiła taka erozja tego pojęcia naukowości i w zasadzie mamy taki trochę inny obraz, to znaczy nasza nauka, a szerzej jakby konstruowanie systemu wyjaśniającego świat nie jest taką ładną konstrukcją, którą można sobie budować z podstawowych elementów za pomocą pewnych jasnych zasad konstrukcji, tylko raczej to jest taka dość skomplikowana sieć twierdzeń, intuicji, emocji, tak? Bo być może mamy też emocje prawidłowe i nieprawidłowe, najprawdopodobniej mamy, tak? To nie znaczy, że wszystko jest dozwolone, to wręcz przeciwnie, tak? Skoro ta konstrukcja jest tak skomplikowana, to jeszcze bardziej musimy się starać, tak? Bo ci filozofowie, filozofowie, którzy wierzyli w cudowną metodę, czy naukowcy, filozofowie nauki, którzy by naukowcom imputowali, że mają taką cudowną metodę, to mieli prostą receptę na życie, tak? Tak jak niektórzy moraliści mają prostą recepcję na życie. Musimy słuchać tego, co mówi proboszcz, tak? Albo musimy słuchać tego, co mówi, nie wiem, Palikot czy ktoś inny i wtedy, jak będziemy postępować według tych reguł, to że tak powiem, będziemy się zbliżać do światłości, a nie dążyć do jądra ciemności.
Otóż ani w etyce, ani w nauce, ani w filozofii nie jest tak prosto. Musimy się przy każdym konkretnym przypadku musimy myśleć, włożyć pracę myślową w rozstrzygnięcie kwestii, jak powinniśmy tutaj postąpić, tak? Także to nie, to te, ten, ta erozja czy odejście od takiej naiwnej wiary w cudowną metodę nie prowadzi do wniosku, że wszystko jest dozwolone, tak? To jest zły wniosek z tej całej historii. No ale w takim razie co się jaki jest wynik tej całej historii, która się dokonała głównie w metodologii nauki. No moim zdaniem to wygląda w tej chwili tak, że filozofia, tak jak mój przedmówca stwierdził, takie spory metodologiczne w dziedzinie filozofii stają się dużo mniej ekscytujące, tak? Dziś jak się czyta filozofię analityczną, to można tam znaleźć wzmianki o fenomenologii, tak? Że trzeba, jak chcemy sobie dojść do ładu na przykład w kwestii filozofii umysłu, to musimy sobie najpierw uprawić taki kawałek fenomenologii, opisać, jak to się rzeczywiście z perspektywy wewnętrznej to wszystko dokonuje. Ale to nie znaczy, że nie możemy wykorzystać tam wyników jakichś nauk psychologicznych, czy fizyki, czy chemii. Możemy, tylko to wszystko trzeba w sposób rozsądny robić, trzeba wiedzieć, jakie są granice i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jak ja bym to widział, to w tej chwili jakby to, co nas, i co myślę, że jest dobrym kierunkiem rozwoju, to właśnie przestaniemy już zamęczać się tym odróżnieniem filozofii kontynentalnej i analitycznej. Też uważam, że to jest bardzo, bardzo dziwne przeciwstawienie. Zresztą to już są prace, które pokazują, że filozofia analityczna ma korzenie w tej filozofii tak zwanej kontynentalnej. Przestaniemy się zamęczać tym dążeniem do czystości metody i zaczniemy rozwiązywać problemy, tak? I jeśli byśmy mieli tutaj takiej metafory jakiejś historycznej użyć, to tak, nad filozofią XX wieku, tak, co najmniej pierwszej połowy, unosi się taki, pada upiorny cień Kartezjusza, tak? To jest cały czas rozprawa o metodzie. Tak, unosi się duch Kartezjusza nad tymi mętnymi wodami, a jeśli byśmy mieli taką pokusić się o takie porównanie historyczne dotyczące filozofii początku XXI wieku, to tam nad nią unosi się duch Arystotelesa, tak, który mówił, że metodę należy dostosować do przedmiotu. Trzeba się przyjrzeć, jaki przedmiot jest, bo to jest różnica, czy będziemy mówić o wyjaśniać kwestie natury czasu, tak? To być może fizyka nam tam będzie potrzebna, czy będziemy mówić o naturze wyborów moralnych, tak? To być może fizyka nam tam niewiele pomoże, tak? I jakby to jest. Myślę, że ten rozwój jest dobry, tak? Że powinniśmy sobie. Aha, no i jeszcze może trzeba dodać, że to nie znaczy, że nie ma dzisiaj takich ludzi, którzy mentalnie tkwią na początku XX wieku. O, są, tak? I oni są nawet spektakularnie występują, tak? Ja dam tutaj takie dwa przykłady, które się mogą się wydawać całkiem różnymi kierunkami, które tkwią tak jakby mentalnie w tym czasie i są opętane cały czas obsesją czystości. To jest naturalizm i postmodernizm, tak? To są dwa kierunki, które są głęboko przekonane, że istnieje cudowna metoda rozwiązania filozofii i że nie wolno do tej metody mieszać niedozwolonych składników, tak? To są dinozaury, tak? Pewnie jedni z wielu, tak? Można znaleźć, fenomenologów można też znaleźć dzisiaj, którzy będą się upierać, że Husserl miał rację, tak? W Polsce można znaleźć mnóstwo ludzi, którzy się będą upierać, że Ingarden miał rację od początku do końca, tak? Że tak trzeba uprawiać filozofię. Ale to jest złe nastawienie, tak? Taki
opętanie czystością tak w kwestii obyczajowej, jak i w filozofii ma złe skutki, prowadzi do natręctw i nerw, tak bym to podsumował.